Przesłuchanie Jacek Stefaniak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś Państwa i moim gościem jest pan Artur Kejza, były zawodnik, a obecnie trener judo klubu Polonia Rybnik. Witam. Witam serdecznie. Panie Arturze, w 1994 roku w Portugalii zdobył pan brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów. Teraz, po 20 latach, pańska wychowanka Julia Kowalczyk na Mistrzostwach Europy, tym razem w Grecji, również sięga po medal. Bardzo się z tego cieszę, tym bardziej, że akurat jest okrągła rocznica 20 lat, tak to właśnie życie pokazało, także no jestem zadowolony, ja zdobyłem brązowy medal, Julka teraz brązowy medal. Czyli myślę, co, takie koło historii? Koło historii, myślę, że to spowoduje, że inni zawodnicy doznają tego, że jednak można, jednak zawodnicy, którzy trenują w Rybniku, rozwijają się pozytywnie. Nakręci to, myślę, spiralę taką, że... Czyli taki pozytywny kop. Pozytywny kop. No i... Okazuje się, że koleżanka klubowa mogła, to ja też mogę. To ja też i stoimy teraz przed Mistrzostwami Europy w Bukareszcie, które odbędą się... Są jakieś szanse medalowe Polonii? Tak, zawodników Polonii? We wrześniu i dwójka zawodników na pewno będzie startowała. Ania Borowska w wadze 57 kg i Piotrek Kuczera w wadze 90 kg. Są liderami kadry narodowej Polski, także myślę, że z dużymi szansami na medal i to ich na pewno mobilizuje i sprawia, że teraz trenują trzy razy lepiej i trzy razy mocniej. Jak pan myśli, co było większym wydarzeniem, większą radością dla pana? Pański sukces w 1994, czy sukces trenera, kiedy jego podopieczna sięga po dokładnie taki sam medal, na takiej samej... Dwa różne przeżycia, choć teraz, w tym czasie, w tym miejscu i teraz tak jak jestem, to myślę, że na dzień dzisiejszy dla mnie jednak te przeżycie, które odbyłem jako trener, było trzy razy mocniejsze i trzy razy przeżyłem to bardziej, ze względu na to, że jednak trener przeżywa to w inny sposób, inaczej reaguje, do tego dochodzi stres związany też z przygotowaniem, stres, jak się coś nie wyjdzie zawodnikowi, to wtedy analiza, dlaczego, co jak, co można było zrobić lepiej, co zrobiłem gorzej. Także ja myślę, że ten medal spowodował, że też jakby ukonorowanie tego, że no jednak dobrze, dobrą drogą idziemy i w dobrym kierunku. Także... No tak, ale był pan dobrym zawodnikiem, bo przecież ten medal z 94 to nie jedyny krążek w pańskiej kolekcji. Nie jedyny, miałem dwa brązowe medale Mistrzostw Europy Juniorów, piąty byłem na Mistrzostwach Świata Juniorów, piąty na Mistrzostwach Europy Seniorów. Reprezentantem byłem na Mistrzostwach Świata Seniorów, także o krok praktycznie były Igrzyska Olimpijskie, wręcz nawet ja to mówię, jedną nogą byłem na nich, stało się inaczej, nie chcę wracać do tej sprawy, bo... Zostawmy to. To jakby zostawmy, ale chcę powiedzieć, że to też jakby nakręciło mnie do tego, żeby zostać tym trenerem i jakby rozwijać się. No trudna decyzja, bo przecież nie zawsze dobry zawodnik zostaje dobrym trenerem. I nie każdy dobry trener był dobrym zawodnikiem. Tak jest, ja sobie zdawałem z tego sprawę, choć ja pochodzę ze sportu indywidualnego i trochę to mnie nakręcało w ten sposób, że jednak z góry ktoś tam powiedział, że nie pojechałem na igrzyska do Atlanty. I powiedziałem sobie tak, spróbuję tego, że może po latach, wielu latach, bo to jest ciężka praca i ciężka selekcja zawodników, że okaże się, że pojadę na Igrzyska Olimpijskie ze swoim zawodnikiem z Rybnika, bo głównie moim marzeniem jest, żeby był to rybniczanin i tak ja chciałem pojechać jako rybniczanin i reprezentować naszą dyscyplinę, tak uważam, że stać nas na to, żeby pojechał wychowanek, żeby reprezentował nas i jeszcze, żeby miał szanse medalowe. No bo z tego, co pan mówił, zważywszy na tych juniorów, no rokują nadzieje. Rokują nadzieje, no i myślę, że będą się rozwijać w dobrym kierunku, choć przypomnę jeszcze, że Agata Perenc wraca po kontuzji i będzie rywalizować bardzo ostro w kategorii niżej 52 kilo, bo zmieniła kategorię i będzie rywalizować o igrzyska i też nie mówię, że z dużymi szansami, ale no naprawdę jest mocną zawodniczką i wraca i to naprawdę też z bodźcem bardzo dużo. Ale panie Arturze, mówi się, że trener walczy z zawodnikiem. No może nie bezpośrednio, nie ma kontaktu i na tatami nie uczestniczy w tym pojedynku, ale przeżywa. No jednak to zawodnik jest potem w blasku fleszy. Jeżeli wygra, to jemu się wiesza ten medal, a nie trenerowi. Wystarczy satysfakcja, wystarczy, że zawodnik podziękuje, wystarczy, że uśmiechnie się, wystarczy, że... Tak niewiele trzeba trenerowi?
Niewiele trzeba, jeżeli jest ktoś, można powiedzieć, zafascynowany daną dyscypliną, wie czego chce i dąży do danych celów i zawodnik idzie w tym samym kierunku, to wystarczy, jeżeli ten zawodnik osiąga ten cel, to trener wie, że po drodze też jego cel został osiągnięty. Czy jest kogo wybierać? Jest kogo... No bo się mówi o tej młodzieży, że takie pokolenie internetu, pokolenie portali społecznościowych nie do końca przepada za świeżym powietrzem, ruchem, wolą czas spędzać przed monitorem. To pytanie, no, czy są chętni do uprawiania judo? Zgadzam się z tym, że mamy tą młodzież troszkę, można powiedzieć, nie chciałbym mówić, że gorsza niż kiedyś była, ale no jest trochę zmanierowana, ale nie narzekamy. Wszyscy przechodzą przez naszą dyscyplinę. Przechodzą, odbieram to w ten sposób, że uczą się, trenują, może trochę zastępujemy wychowanie fizyczne, które jest trochę ubogie w szkołach. Nauczyciele nie mogą za bardzo wielu ćwiczeń wykonywać, bo tak niestety też i my, rodzice, doprowadziliśmy do tego, że no, podobno coraz więcej młodych ludzi ma zwolnienia z WF-u od lekarza. Tak jest, tak jest. I z tym ja się akurat nie zgadzam. No a my usprawniamy tą młodzież. Ta młodzież później może... Dobrze, to ja się zapytam inaczej. Czy można powiedzieć o tym, że Rybnik judo stoi? Myślę, że można tak powiedzieć. Myślę, że większość przechodzi przez naszą dyscyplinę. Ci bardziej wytrwali, bo nasza dyscyplina jest bardzo ciężka i wymagająca. Nie tylko kondycji, nie tylko świetnej techniki, ale też wygrywa się głową na tatami. Wygrywa się głową, wygrywa się psychiką, wygrywa się umiejętnościami typowo judowskimi i trzeba być naprawdę w ogólnym rozwoju, technika, siła, gimnastyka, wszystko to trzeba trenować i jest to naprawdę ciężki, wyczerpujący sport. Tym bardziej dodam, że jest to sport olimpijski. Teraz na Mistrzostwach Świata startuje około 480 zawodników z 90 kilku państw. Także to jest dyscyplina, co trenuje cały świat i wręcz nawet, ja to mówię, że my praktycznie jesteśmy jak piłka, że cały świat trenuje judo i ktoś, kto się wgłębi, to masakryczna jest rywalizacja, masakryczne są kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i ja teraz mówię, że jak ktoś już kwalifikuje się u nas w judo do Igrzysk Olimpijskich, to można powiedzieć tak, jakby był mistrzem Europy, medalistą, mistrzem świata, bo taka jest rywalizacja. A czy też nie jest to tak, że często jakby ta tradycja judo przechodzi z ojca na syna, z matki na córkę? Przechodzi. W moim przypadku jest tak, że dwóch moich synów trenuje. Pochwalę się, jeden z młodszych, Paweł, jest wicemistrzem Polski juniorów młodszych. W tym roku zdobył, także ogromna niespodzianka, bo jeszcze jest na przyszły rok juniorem młodszym. Daniel starszy jest piątym zawodnikiem Mistrzostw Polski, aktualnie przechodzi rehabilitację po kontuzji. Także ja myślę, że chłopcy się rozwijają. Jestem dumny z tego, że mam prawdziwych mężczyzn. Od samego początku właśnie ich brałem na judo. Na początku może mniej im się chciało, teraz mają, złapali tego bakcyla. Ja są sukcesy, więc jest... Ja mniej z tych sukcesów się cieszę, bardziej się cieszę z tego, że akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to mam z boku dwóch synów wysokich, sprawnych, silnych, męskich i z tego jestem zadowolony, a czy będą osiągać sukcesy, to jest to druga sprawa. To tak na koniec, nie żałuje pan, że nie został pan policjantem? Teraz można powiedzieć, że nie. Teraz, no, bo takie były pierwotne plany życiowe. Pierwotne plany były takie, że po zakończeniu kariery chciałem uderzyć w struktury policyjne i tam jakby no, móc realizować się, nie wiem, w szkoleniu, gdzieś tam policjantów i tak dalej. Takie miałem założenie, bo miałem wielu kolegów, którzy trenowali judo i później po zakończeniu kariery właśnie realizowali się w strukturach policyjnych lub wojskowych. Ale no, zostałem namówiony przez prezesa Juliusza Kowalczyka i też przez mojego trenera Rafała Kowalczyka, którzy bardzo mocno namawiali mnie i jakby proponowali tą pracę i zaangażowanie. No i myślę, że po latach nie żałuję, bo nie wiem, może synów miałbym właśnie komputerowców, a nie tak mężnych. Także no, myślę, że na dzisiaj jestem z tego zadowolony i cieszę się bardzo. Dziękuję w takim razie bardzo serdecznie. Trener, a wcześniej doskonały zawodnik judo, Artur Kejza, Jacek Stefaniak. Na dziś to wszystko, ale bądźcie z nami. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.